Dobra, a więc cześć, to już mój dzisiejszy pierwszy dzień z półkolonii tanecznych. Idę właśnie na półkolonię i no co mam wam mówić? Bardzo się cieszę, a więc do zobaczenia. Dobra, zrobiliśmy kilka ćwiczeń, teraz się napiję, pobiegaliśmy chwilę. Nie mogę tak głośno mówić, bo nie chcę nikogo, no, tak jakby przestraszyć. Dobra, to do zobaczenia, pa! Dobra, ogólnie zjedliśmy obiad. Ja teraz muszę ubrać buty, bo byliśmy na, przy stołówce i będziemy grali sobie w zabawę, więc... Dobra, a więc podsumujmy sobie dzisiejszy dzień. Na początku rozgrzaliśmy się bawiąc się, no w piłkę nożną graliśmy sobie. Później pobiegaliśmy 10 kółek dookoła sali. Zrobiliśmy kilka ćwiczeń. Mieliśmy przerwę na obiad, pobawiliśmy się znowu. Wtedy trochę potańczyliśmy. Znowu trochę jeszcze poćwiczyliśmy i mieliśmy takie rozciąganie i masaż. No i tak naprawdę był już koniec, bo mamy 5 godzin tańca, to znaczy 5 godzin tych zajęć. I tak dużo, co prawda dużo robimy, ale to nie jest tak, że bardzo dużo robimy ćwiczeń, tylko doskonalimy, załóżmy, jedno ćwiczenie. A więc do zobaczenia następnego dnia. Pa! Dobra, cześć widzowie. Dzisiaj to już mój drugi dzień półkolonii tanecznych. Dzisiaj jadę na tańce rowerem. Aktualizować będę wam. Jeszcze przypomnę wam, żebyście nie zapomnieli dać subskrypcji. O, jakieś kury. Ej, normalnie kury są. Dobra, a więc cześć. Idę dzisiaj na tańce. To już jest mój trzeci dzień. Mam dzisiaj parasol. No i dzisiaj mamy balet. Nie wiem, czy będę teraz wam coś nagrywał, bo ogólnie trochę będzie ciężko nagrywać. No więc do zobaczenia. Dobra, a więc podsumujmy sobie dzisiejszy dzień. Przepraszam, że dla was dzisiaj nic nie nagrywałem, ale trochę zaspałem i prawie się spóźniłem. Dzisiaj mieliśmy balet, a na tym balecie tak średnio było coś nagrywać, bo pani taka była. Mieliśmy 2 godziny baletu od 10 do 12, wtedy mieliśmy obiad, chwilę pograliśmy, wyszliśmy trochę sobie na dwór. No i jeszcze trochę potańczyliśmy i mieliśmy koniec. No, a więc dobra, do zobaczenia kolejnego dnia. Hej, to już mój czwarty dzień półkolonii tanecznych, czyli przedostatni. Jak widzieliście już po odcinku, wczoraj mieliśmy balet. Bardzo mi się podobało, a dzisiaj nie wiem, co będziemy mieli, ale na pewno będzie fajnie. Właśnie już idę sobie do szkoły. A!
Dobra, więc jestem po obiedzie, teraz się bawimy. Zostałem znaleziony, więc no. No więc widzimy się, jak będę miał kolejną przerwę albo coś. Dobra, a więc podsumujmy sobie dzisiejszy dzień. Dzisiaj byłem nawet bardzo wcześnie na zajęciach, było tak 15 minut przed, więc trochę jeszcze na kilka osób poczekałem, już dwie osoby były. No i na początku mieliśmy trochę dzisiaj cięższe ćwiczenie, no bo już jest przedostatni dzień i no musimy się tak jakby zmęczyć na ostatni dzień, żeby to nam wszystko zostało na później, ale jeśli się zrobi te ćwiczenia, to kilka dni i przechodzi. Później potańczyliśmy takie rzeczy, które mieliśmy wczoraj i przedwczoraj, czyli tak jakby utrwaliliśmy. Mieliśmy obiad, po obiedzie bawiliśmy się. No i jeszcze chwilę potańczyliśmy, właśnie pani wtedy sprawdzała i dała nam plusy i minusy. No i później na końcu już graliśmy jeszcze w zabawę. No. A więc do zobaczenia jutrzejszego dnia. Dobra, a więc hej, to już mój ostatni dzień w Ukolonii, czyli piąty dzień. Dzisiaj sobie przed chwilą wstałem, bardzo dobrze się czuję. Idę teraz do szkoły, bo nasze zajęcia odbywają się w szkole. No i ogólnie myślę, że to będzie najtrudniejszy dzisiaj dzień, bo pani mówiła, że na ostatnim chce nas wymęczyć. A więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo fajnie. I że trochę się też zmęczymy, bo to jest trochę potrzebne. No, a więc nie wiem, co mam mówić i do zobaczenia. Dobra, a więc podsumujmy sobie dzisiejszy dzień i całe półkolonie. Dzisiaj rano pobawiliśmy się dosyć długo w zabawę króla. No, zrzuca się piłką do kosza. Później no poćwiczyliśmy, bo zawsze po zabawie ćwiczymy. Chwilę, ale to chwilę, bo tam 20 minut tak około. Tańczyliśmy to ćwiczenie, bo ogólnie w tym miesiącu nie tańczyliśmy naszych choreografii, tylko tańczyliśmy różne ćwiczenia. Później mieliśmy obiad. Po obiedzie poszliśmy na spacer i też na lody. Jak wróciliśmy już, to wtedy potańczyliśmy, trochę poopowiadaliśmy sobie, jak było na całych półkoloniach i co zapamiętaliśmy. I później mieliśmy te dwa ćwiczenia, bo mieliśmy dwa ćwiczenia, jedno standardowe, jedno latynoamerykańskie. Pokazać po prostu, co zapamiętaliśmy. No i tak naprawdę to koniec. Całe półkolonie oceniam 10 na 10. Było super, mega śnie było. Co mogę jeszcze powiedzieć? No na pewno właśnie, że było super. Nauczyłem się dwóch nowych rzeczy. Nauczyłem się też kilku nowych rzeczy, jak bardziej technikę dopracować. No. I ogólnie to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki vlog z półkolonii tanecznych. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Tutaj łapkę w górę, łapki w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. I możecie napisać jakiś miły komentarz. Będę oznaczał serduszka. A więc do zobaczenia. Pa!